Hej, witam was wszystkich bardzo miło serdecznie. Z tej strony Seiji, a to jest kolejny odcinek z Black Mirror 2. Ostatnio co zrobiliśmy? Ostatnio chyba przeczytaliśmy list Angeliny. To jest ostatni wpis? Tutaj. Okej. Chyba przeczytaliśmy ten list. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tak, tu jest list od Angeliny. Jezus, to jest tak napisane, że ledwo co widzę. Ale nie musisz to odczytać. Znaczy, to nie jest ten list od Angeliny ze skrytki. On chyba go odstawił. Może to jest to. Aha, ona wysłała właśnie ten list sam do siebie. Dobra, dobra. Nie musimy go czytać, bo już go odczytaliśmy w poprzednim odcinku. Także udamy się teraz tutaj na korytarz i tutaj musimy zobaczyć na ten regał. Będziemy szukali tak pewnej książki, o której Angelina wspominała. Okej, także zabieraj to. GFT 12 Rapunzel and so on up to GFT 187. O. Mamy tutaj jeszcze speech treści, to jego chyba. Mogę tutaj coś zrobić, czy nie bardzo? Sam to zrobię chyba. GFT and then a few numbers. Chyba będzie nam potrzebne do zagadki, tak mi się zdaje, słuchajcie. Ogólnie wam powiem, że ten odcinek miałem nagrywać jakoś wcześniej, ale nie udało mi się. Wcześniej, czyli w sobotę. A odcinek ten zresztą też miał się pojawić w sobotę. Niestety nie udało mi się go nagrać. To mamy. Tu jeszcze gdzieś jest zegar. O, jest zegar. Jeszcze możemy obejrzeć ten zegar przy okazji. Będą nam potrzebne z niego baterie, ale jeszcze ja bym chciał zobaczyć na dźwięki. Jezus, bo w tej grze nie można zmienić opcji w samej rozgrywce. Czekajcie, to zapiszemy na. Mam tu tyle wpisów. Na łodzi zapiszmy. Wyjdźmy do menu głównego. Gdzieś do menu głównego. Okej, to wyjście nie zabrało mi do menu głównego, ale jesteśmy tutaj i mogę przygłośnić, bo ostatnio pisał ktoś, żebym przygłośnił. Na 75, słuchajcie, podgłośnię i dalej nie będę już przygłaśniał. Także zapiszę. Dobrze, że mi się też zapisał ogółem stan gry, bo jak mnie wywaliło, to bałem się, że mnie ten zapis się rozwali. Musiałem użyć chyba noża na zegarku, żeby dostać do baterii. No, także Darren, sięgnąłeś tam gdzieś. Musisz wyjąć baterię. Baterie nam się przydadzą też. Chyba do latarki z tego co kojarzę. Wejdziemy jeszcze do pokoju Angeliny i tutaj troszeczkę poszperamy. Okej, okay. Jest pokój Angeliny. Popatrzmy na łóżko jeszcze. Jeszcze musimy popatrzeć na to łóżko bardziej. No. No właśnie, może coś pod tym łóżkiem jest. Zobaczmy. Aha, now then. The carpet under the bed has been torn up. There seems to be some kind of metal cover there. I need to take a closer look at this. No tak, będziemy się teraz przesunąć łóżko, bo coś pod nim jest. No, najlepsze miejsce, żeby się ukryć w ogóle, coś schować. Okej, Darren to przesuwa.
i przesuwa i mamy, słuchajcie, jakąś pokrywę metalową. There it is. A kind of round metal cover. It was hidden under the carpet. O. Mamy jakąś pokrywę. Zobaczmy. Tak, to jest teraz swego rodzaju taka zagadka. I trzeba to ustawić właśnie za pomocą też tych... Trzeba to ustawić na podstawie tego, co było napisane tutaj w spisie treści. The Fairy Tales of Brothers Grimm. There are... średnio ja tutaj cokolwiek widzę. Nie pamiętam jak dokładnie, ale Królowa Pszczół 62, Królowa... Tak? Wdyfy. Jezus, nie wiem jak to się robi. Ja to zrobię, spokojnie. Ewentualnie skorzystam z pomocy. Ale tak, trzeba to trochę tutaj przestawiać. I tutaj też trzeba przedstawiać to tutaj okrągłe. Tutaj trzeba ustawić chyba to, tego kółka. Następnie to. To trzeba ustawić w taki sposób, żeby jedynka była tu na to. 25 na tego ptaszka. Chyba to. A następnie to. Okej, okay, udało się. To nie było jakoś specjalnie skomplikowane. Trzeba tutaj było się ogólnie posłużyć właśnie tymi informacjami z tego spisu treści, co wyrwaliśmy notatkę. Puszczamy zadania, co mamy? Ostatnie zadanie. Znajdź jakieś światło. Posunięcie pokrywy w podłodze, pokrywa Angeliny. Dzieje czarna dziura. Prowadzi do kanałów. O ile mnie to nie myli. Muszą mieć czym sobie poświęcić drogę. Jezus, ja to czytałem, słuchajcie, niedokładnie, bo ja nie rozczytałem się z tej czcionki, ona jest masakryczna. Ogólnie teraz tam nie zejdziemy, tam jest zejście do kanałów, ale Darren tutaj powie, że tam jest ciemno. O, jeszcze Feltor. Dziwne, że Mari zamiast, nie wiem, jakoś zapieczętować bardziej tą pokrywę, to zakrył to. Ogólnie tym wyjściem w pierwszej części Black Mirror 12 lat temu wydostał się brat Gordona, brat Samuela. Z psychiatryka. Okej, on zamknie jeszcze tutaj pokój. My pójdziemy do recepcji. Musimy zabrać... O, turyści. He's fast asleep, like a baby. Hey, my man. Wake up. How? What? Nah, it's about time. Ale go budzili. The whole corridor stinks of sewage. Of course. Skarża się na smród i fetor. Kiblem. Okay, musimy jeszcze zrobić to zdjęcie Marejowi, jeśli chcemy jakieś zdjęcie dodatkowe. No, na szczęście on się nie upomni, że mu robimy zdjęcia czy coś. Także dobrze. Okej. Zobaczmy tutaj na pamiątki, bo tutaj znajdziemy lampkę. Tak, ale baterie mamy z zegarka. Ale musisz to kupić. To co?
No to musimy kupić. Tyle, czy on nie chce tego kupić. Naren, low. I'd rather chop my hand off than buy this plastic. To jeszcze raz spróbujmy. Może jeszcze. Pitch black. I can't tell how deep it is. But I think I have to go down there. Mhm. I need some light. Może teraz. Without a light, there's a good chance it'll be me who gets injured and needs rescuing. Dobra. Mam nadzieję, że teraz kupisz tą lampkę. Jest nam ona potrzebna. Zobaczmy. O, teraz co innego mówi. No, musimy to zakupić. On coś powie? Zamknij się. Ale niemiły. Mamy baterię, więc użyjemy sobie od razu, bo nie, bo on powiedział, że nie było baterii. Dobra, i teraz możemy zejść do kanałów. Bokuj Angeliny. I schodzimy. Do czarnej dziury. Zmieścisz się? It really is the sewers. Pretty ancient for sure. More than 100 years old. I can see water. O. And there's some steps in the wall. No to co, idziemy, schodzimy. O, złaź, złaź. Z tego co pamiętam, tam będzie niebezpiecznie i można zginąć. Także trzeba się też trochę przygotować. No. Jeszcze burza. Black Mirror 2. O, i jesteśmy w kanałach. Super. No, a ty się w takie potworne miejsca wybierasz. Można coś obejrzeć? Możemy pójść za róg. No. Zanim przyznacie, jest tu niebezpiecznie. Ciekawe, czy tu można znaleźć Angelinę. Tutaj jest dobrze też włączać sobie za pomocą spacji podpowiedzi, gdyż pojawią nam się informacje, gdzie możemy pójść. Także teraz idziemy na prawo. Fajnie, że mamy tę latarkę. Fajnie też wygląda ogółem. W pierwszej części tak słabo była widoczna. Mamy pręt. Jeszcze jakieś topielce cię tu złapią w tych kanałach. Ale też nie się wybudowali w takim małym miasteczku takie okropne kanały. Ja kanałów nie lubię w żadnych grach, słuchajcie. Zło. Mhm. Dobra. Teraz na lewo. To jest też swego rodzaju labirynt, słuchajcie, ten kanał. Więc łatwo się tutaj zgubić. Ja na szczęście mam rozpisane, jak się poruszać po tym kanale. Teraz idź do tyłu. Do tyłu w lewo. Dużo jest tutaj dróg, jak możecie zobaczyć, ale nie wiem, co by się stało. Nie pamiętam, ale nie chcę sprawdzać, bo może on by zginął, jakby poszedł w jakąś inną drogę, może gdzieś by wpadł czy coś. Jeszcze do tyłu. Okej. Mamy drewnianą belkę. To sobie ją zabierzemy. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy poszli w jakąś złą stronę, to może w jakiś ślepy zaułek byśmy weszli, a on by nie zginął. Później będzie tutaj strasznie dużo biegania. Do tyłu, tu mamy jeszcze jakiś otwór, możemy zobaczyć. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych pułapek. Darian strasznie tutaj wygląda. Ła! Szczurzysko. A czekajcie, czy tu już nic nie było więcej? Nie. Do przodu. Do tyłu. I do tyłu w prawo teraz. Dużo szczurów. Jakie one olbrzymie w ogóle. Fuj. Nie lubimy szczurów. Gryzanie ohydne. Bla. Mamy jeszcze kratę. No. Aha, teraz musimy otworzyć ogólnie to przejście. Idziemy ten pręt.
tu mamy prąd. Będziemy musieli podważyć tym prętem tą kratę, jeśli chcemy dotrzeć dalej. O. Dajesz. Dobrze mu idzie. Ale jak przejdzie? Jeszcze chyba nie przejdziesz. Musimy chyba podważyć, czy podeprzeć tą kratę. Jeszcze tą belką, tak. Mhm. Dobrze, że mam rozpisane jakiś. Jeszcze teraz pod kratą. Aby ci ta krata nie przygniotła. Czołga się. No, robi się coraz ciemniej. Do tyłu w lewo. A następnie kilka kroków chyba w prawo będziemy musieli iść. W prawo. Tu już w ogóle nawet światła nie ma w tej części kanałów. Tam wcześniej chyba było światło, oświetlone były. Tak mi się zdaje. Bo tu jest w ogóle ciemniej. Jeszcze raz w prawo. Okej, okay, gdzie my to jesteśmy? Jesteśmy przy jakiejś rurze. Rura. A pipe which goes off downwards at an angle and hangs here. That's a piece of fabric. Could be from a blouse. Hmm. Wow. Ciekawe, czyli to materiał. It looks like it's been hanging all that long. I hope it's not Angelina's. But whose else could it be? Hmm, niedawno powiada. Myślisz, Darren, że ona tam wpadła? Naprawdę? Angelina! Angelina! Jeśli tam jest, no to zapewne nieprzytomna. Kilka dni by tam siedziała. Okej. Okay. Będziemy musieli teraz tam zjechać. I just hope that the pipe doesn't get any narrower down there, and that I can't find a way back outside. Damn slippery, as though somebody had greased the pipe with. Ja bym się nie pakował w takie śmierdzące chytstwa. No a super, wylądował gdzieś. Damn, as if someone has put oil all over the pipe. Oh, the stupid soul key is cracked. Can't even see my hand in front of my face. No, strasznie ciemno. I've still got the camera. The flash might help. Jeszcze coś wyskoczy na buzie. W końcu to jest gra przygodowa z takimi elementami horroru, można powiedzieć. Jak mam użyć tego aparatu? That's definitely no longer the sewer. But what's that here? Okej, będziemy musieli teraz używać cały czas aparatu. Looks like a bunker or a prison. Wylądowaliśmy w więzieniu, super. Ogólnie to są jeszcze rzeczy, które możemy. No nie są one podpisane, możemy tylko macać. Później nam powiedzą, co jest. No niestety będziemy cały czas teraz w ciemnościach. Okay, to klucz nie, tutaj coś jeszcze jest. Dobrze, że przynajmniej te podpowiedzi są. Something soft. A cloth. Okej, tę szmatkę możesz zabrać. I've got it. Co jeszcze? Jeszcze musimy znaleźć metalową rurkę. A nie wiem, czy jedna z tych rzeczy nie była zła. Zobaczmy. No, użyj. And it is. A, super, nic nie zobaczyłem. And I need another light source. Kurde, tu jest ciemno. No. That's. It feels like rough fabric. Szla. To może tu jest ta rurka. Musimy znaleźć. A bucket. Oil. Steel. Old oil. Tu jest wiatr z lejem, to może tu jest ta rurka.
There's something very cold lying here. Okay, to zabierz metalową rurę, ona się nam przyda. Ale znaleźliśmy też to wiadro z olejem. About 18 inches long and... I teraz... Stara szmatka? Czy kawałek szmatki? Stara szmatka chyba. W tym wiadrze z olejem zanurzymy. I'll dip the cloth in the oil. Chyba się domyślacie, co teraz będziemy robić. Okay, it's drenched in oil. Fuj. Just like my hand. Mamy namoczoną szmatkę w oleju, teraz wokół metalowej rurki. The thick oil slowly running down the bar. But the cloth ought to hold. I've stuffed the corner into the opening of the tube. Teraz za pomocą zapałek zapalimy tą pochodnię. Stick it here in the wall. I don't really want hot oil running over my fingers. Here we go. O, super. Ostatnia zapałka, aby ci poszło. Very good. No, rozświetliliśmy teraz to miejsce. Jak widzicie, różni się zupełnie od tego poprzedniego. No i zapewne to nie są kanały. Mam jakieś stalowe drzwi, jakieś zbiorniki na wodę. Zupełnie jakby, nie wiem, jakiś schron, jakiś bunkier. Mamy zbiorniki na wodę, to można im zrobić zdjęcia. I odblokujemy dodatkowe zdjęcia, no, w galerii. Super, wylądowaliśmy w ogóle pod jakimś bunkrem, pod hotelem. Straszne miejsce. Okej, to mamy. Spróbujmy przejść przez te stalowe drzwi. No wonder I couldn't open the door in the dark. It's been blocked with a pole. And it's a sliding door. The metal rails on the wall and floor give that away. That would suggest that I'm in some kind of a bunker. They're usually sliding doors in bunkers because you can still open them after an explosion. Tak. Bunker, super. The door isn't nie wydostajemy się przez to wyjście. Nie tak łatwo je otworzyć. Możemy jeszcze zobaczyć w sumie na to. Super. Dobrze, że nie podpaliłeś się. Mamy tutaj ogólnie pręt i ten pręt musimy wyciągnąć jeszcze. Of course the door won't open with that there. I'll take it out of the way. Usuń. No i niestety nadal nie będziemy mogli otworzyć tych drzwi. The door isn't that easy to open. Dziwne, że jak teraz zapaliliśmy to pochodnie, to tutaj świecą się diody na tym skrzynce. Nie świeciły się wcześniej, jak było ciemno. Okej, okay, mam tą skrzynkę z przełącznikami i teraz będziemy mogli coś zrobić. Widzicie, tu są przewody. Będziemy się je połączyć. No i pewnie wyszedł przez tą rurę, tak? Może. So let's see. Oh, there's even a light switch. Okay. This one here must be the switch for the door. The label makes it somewhat easier. You see? It works. No, no i w tym sposobem to otworzyliśmy. Nie było to jakoś bardzo skomplikowane. Możemy teraz przejść do kolejnego pomieszczenia. No, to weź pochodnie. O! We've been expecting you, Darren. Super. Who are you? Któż to taki? One day you will be our guest. What are you gonna do? What have you done with Angelina? O matko, tam jest krew. W tej szafce. No. No! Morderca. Zapewne ten zakon. I'm going now. By the way,
Escape is impossible. This is an old Second World War bunker. There are meter-thick concrete walls, steel and rock between you and freedom. No dzięki, że mi to uświadamiasz. Super. We'll come for you in a few days, Dan. I wish you za parę dni a pleasant stay. Damn it! A gdzie mam jakieś jedzenie, picia? Przecież zginę. Why did you have to use Angelina as bait? Why her? Widzisz, Darren, po co się tutaj pakował? I'm gonna find you. No, nie wydostaniesz się. Super, zostaliśmy uwięzieni. A tutaj będzie dużo takich rzeczy, które możemy jednak wykorzystać do ucieczki. I widzicie, jest tutaj śrubokręt. Looks like a screwdriver. No i oczywiście tutaj to też nam zamknąć drzwi, ta gruba. No, nie wiem, co tutaj robi. Mamy śrubokręt. Tu jest łańcuch, który też nam jest potrzebny. Nasz ekwipunek się strasznie powiększy. Tu jeszcze jest... co? Zapalacz? To chyba to musimy zabrać. The metal pod is rubbed with a kind of flint. Chcę weź to. Zamek. Na drzwi celi. Huge padlock. Quite old with a large keyhole. It's still very strong, even though it's old. I won't be able to break it open. I could use a welding torch right now. Welding powder. It's a mixture of iron oxide and aluminum powder. That stuff burns at almost 4500 degrees Fahrenheit and can easily melt iron. No, daje nam wskazówkę, co możesz zrobić. There's enough of that here. Okej. Szkoda, że nie masz rewolweru. Tak, musimy zrobić proszek spawniczy. Czekajcie. Tu są pręty i na tych prętach jest chyba ta rdza, którą musimy zdobyć. The iron bars are covered in rust. I still can't move them. Ale masz nożyk. Gdzie ten nożyk masz? Tu. Więc zabierzemy trochę tej rdzy. I hope I can get enough rust off here. Nieprzyjemny dźwięk. Mamy rdza. I've collected the powder on the pages of the storybook. Yeah, that should be enough. I co dalej? Jakie jeszcze rzeczy tutaj są? Tacki aluminiowe. O, to się nam przyda. Looks like ready meals in aluminum trays. That's not the kind you'd get in the supermarket. Looks more like it's a to-go tray. W każdym razie ta taca będzie potrzebna, także ją zabieramy. I'll just take one. I teraz jeszcze raz nożyka na użyjemy, tym razem na tej tacy aluminowej. Alright, I've mixed the aluminum powder with the powdered rust. Sure not the greatest lock powder, but it ought to do for the lock. Proszek spawniczy mamy. On to od razu widzę zmieszał. Więc sypiemy go do zamka. That's it. The welding powder's in the lock. Dobra. Co dalej? Mamy tą zapylarkę. Tak, Tona. Użyjemy jej na kuchence turystycznej. Ciekawe, co ona tutaj robi. I shouldn't let the flame burn too long. Who knows how long the gas will last.
I tak, użyj płonącego. O, jest sztuczny ogień. Good. Ten ogień chyba dostaliśmy od Bobiego. Nawet nie wiem, nie pamiętam. To się odsuń. I teraz to płonący ogień na zamek. To chyba nie jest na czas, tak mi się zdaje. I zobaczmy ten wybuch. Nie było to zbyt spektakularne. It's really evil stuff. The wicked thing is, it can burn without oxygen. And if you pour water on it, the water is broken down by the heat, creating oxygen or hydrogen. Też dużo chemii. Oxyhydrogen. Everything explodes and superheated droplets fly everywhere. There's been some syrup, so it's not really something to try at home. This was an emergency. Nie było to spektakularne wcale. Myślałem, że będzie jakiś większy wybuch, oderwie tą kratę. Zapewne Derena by wtedy zabiło, ale niezły kopniak. Tak, zapalmy światło, gdzieś tutaj się zapala. On sam to zapali? Mhm. That was easy. Quite thick. The kind that firefighters use. Okej. Możemy się teraz rozejrzeć po tym pomieszczeniu. Tu mamy własne, mamy stylowe drzwi. Tu mamy tą szafkę, z której odcieka krew. Otwieramy ją. Jeszcze coś nas wyskoczyła. Dobra, otwórzmy. Jeśli tam jest Angelina. Oh crap. I know I'm gonna regret this. Zobaczmy. Kogo tam trzymają? Oh my god. Angelina's pursuer. Reginald Boris. Oh. He's been stabbed to death. Perhaps I'll find some clues to what happened to Angelina. Ciekawe, czy żyje. Wow. Don't let it happen. You have to stop the evil. God damn it! This can't be for real. This can't be for real. Tak, ten człowiek to właśnie jest ten prześladowca Angeliny, który w poprzednich odcinkach no dość dużo nam trundupa. Teraz tutaj go tak zarżnięto. Ciekawe dlaczego, ale to dowiemy się, ogólnie musimy... Muszę zobaczyć do tej szafki jeszcze. Zróbmy mu zdjęcie. Będziemy mieli dowód i przy okazji odblokujemy dodatek. Biedaczysko. Dobra, przeszukajmy go. Przeszukajmy zwłoki. Może nie powstanie z niego zombie. Okej, przeszukajmy. No. To nie masz wyboru. No, dalej. Mamy jakiś liścik. Sounds like a poem. But this is just half of it. The paper's torn. Days be done. Gordon's sun. Hanging long and grow. The light and in sight. Nawet nie ma ten. I have no idea what that means. A w innym języku, okej. To chyba będzie nam też potrzebne do zagadki. Zobaczmy, że jeszcze on czegoś nie ma. Okej, dobra, dojdziemy. Zamknij tą szafkę, już jej nie otwieraj nawet. Co my tu mamy? Tu mamy sprężarkę i też zróbmy zdjęcia.
myślałem, tutaj będzie dość dużo, słuchajcie, do robienia. Jestem ciekaw, czy zdążę w tym odcinku. W tym odcinku już raczej nie skończę trzeciego rozdziału. Pewnie jeszcze będę potrzebował trochę na kolejny. Ale zobaczymy. Jeśli teraz mi się nie uda, to później dogram ten trzeci dział i możliwe, że połączę go z początkiem czwartego, bo pewnie już tak zbliżamy się pomalutku do 40 minut nagrywania. Także zapewne w 5 minut nie uda mi się skończyć tego działu. Szafa. Twórzmy teraz te szafy po kolei, zaczynając od tej bliżej tej sprężarki. The metal locker must be about 50 years old, like most things here. I'm surprised that everything is kept so well. The thick walls probably. Ule, takie szafki szkolne. What have we got here? Oh, stick of dynamite. Dość niebezpieczne. Does 50-year-old dynamite still work? Or does it work too well and explode in my hands? Lepiej uważać. Przypomniała mi się teraz scena z serialu Zagubieni, kiedy doktorek miał właśnie dynamit i tak wybuchł na kawałeczki. Okej, mamy dynamit. Naren chyba raczej nie zginie. Dobra, tu już chyba nic więcej nie ma. Dobra. Kolejna szafka. Co my tutaj mamy? There's a box. To weź to pudełko. Coś ty wziął, pudełko? These are cables with igniters. O. Presumably for dying. I'll take one of the cables with me. Dobra, a szafka z pudełkiem. More cable at the moment. Aha, czyli w tym pudełku był ten kabelek, tak? Okej, okay. No ej. Tak, mamy przewód detonacyjny. Jeju, trudne słowo. Detonacyjny przewód. I co dalej? Tutaj mamy dźwignię. Czekajcie, to jest prawa, to jest lewa. Mam nadzieję, że dobrze. Okej, przełączmy tą lewą do góry. Aha. I don't see any reason to close the door. I'll leave it open so there's a way for me to get back. I co zrobiłem? Tworzyłem te drzwi chyba, nie? Tak. Chyba tak. Mogę tutaj przejść, czy nie? Mogę. Okej, okay, bo właśnie wcześniej ten gościu je zamknął tą dźwignią. Nie chciałem na to klikać, ale okej. Okay. Ale zabierz wąż. On jest ogólnie teraz taki duży i chyba on całego nie weźmie. Albo wziął cały, dobra. Darren ma po jedne kieszenie. Chodźmy tu. Dobra, nie patrzę ten kącik relaksacyjny, tylko chodź dalej. Musimy przejść tutaj. Tutaj też jest właśnie wąż gaśniczy, to chyba ten też musimy zabrać. Także zabierz. Not exactly light. The metal connectors at both ends. Okej. Dasz sobie radę. Dźwigniesz te dwa węże. Czekajcie, tutaj jeszcze jest skrzynka właśnie. To muszę ktoś zobaczyć. Co my tu mamy? Magnesium flares. O, mamy flary. One się nam przydadzą i to bardzo. Ale czy ja muszę jakoś odpakować? Magnesium flares light up very brightly and can also burn underwater. Divers use them when they're way down deep, where normal lamps won't work. Okej, dobra, czyli to mamy. Tutaj mamy samodmuchająca się szalupa. O, co to takie? O, taki ponton fajny. Miałem kiedyś taki ponton w domu, tylko żółty.
The inflatable dinghy expands with its own built-in compressed air cartridge. It's a real compact package while it's uninflated, but it's only designed for two men. Unbelievable the amount of stuff I can get in my pants pocket. At this price, the quality's gotta be there. No, właśnie tutaj skomentował, że jego kieszenie są dość pojemne. Patrzcie, ile ma rzeczy. Dużo. Nie dość, że dwa węże gaśnicze, ponton, jakieś pudełka, dynamit. Ale okej, kochani. Słuchajcie, tutaj zakończymy odcinek. Będziemy uciekali w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się tutaj z wami żegnam i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.